się mówi, o tym się teraz mówi, o tym się mówi, mówi cały czas. Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa, to gość Stref FM Piotrków. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. A dzień dobry również mówi Beata Hołbowicz-Stachaczyk. Panie prezydencie, we wtorek zaostrzył się protest w MOPR-ze. Czy może pan to skomentować ze swojej strony? No, ten protest ma miejsce już dłuższy czas i teraz była forma strajku ostrzegawczego. Każdy ma prawo protestować i prezentować swoje poglądy i domagać się podwyżek, bo to o to chodzi. A jest szansa, że to się zrealizuje, te podwyżki? Ja spotykałem się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w październiku, ale miałem też spotkania w ostatnim czasie z właściwie ze wszystkimi pracownikami jednostek, w tym również Urzędu Miasta, jakąś grupą tych osób wyróżnionych, kiedy wręczałem nagrody. I informowałem, że te podwyżki są planowane w nowym roku. Mówiłem o terminie lutego, jeśli będzie możliwość, to od stycznia. I to dotyczy wszystkich. To dotyczy wszystkich pracowników. Czyli pracownicy MOPR-u też dostaną. Oczywiście, nie ma też powodów, żeby pracowników MOPR-u traktować w sposób szczególny, w odróżnieniu od innych. Przypomnę, że przecież Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to nie jedyna placówka zajmująca się pomocą społeczną. Jest jeszcze Dom Pomocy Społecznej, jest Pogotowie Opiekuńcze Dom Małego Dziecka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej. No ale wreszcie są inne jednostki, poczynając od urzędu, poprzez jednostki kultury, oświaty, gdzie pracują pracownicy administracji i obsługi, bo tu o nauczycielach nie mówię, bo to jest jakby według innych tabel wypłacane. Zarząd Drogi Utrzymania Miasta, Pracownia Planowania Przestrzennego i wszystkich trzeba traktować jednakowo. Czyli powinno się to zmienić w styczniu, w lutym i protest powinien się zakończyć? Ja takiego sformułowania tutaj nie uczynię. Te podwyżki będą, natomiast co zrobią ci, którzy protestują, to już decyzja należy oczywiście po tamtej stronie. Panie prezydencie, ostatnio, kiedy pan tu u nas był, mówił pan o elektrycznych autobusach. Czy coś się posunęło w przód? W zasadzie kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg na zakup 7 autobusów elektrycznych, ale również zaraz po tym ogłosiliśmy kolejny przetarg na zakup hybryd w ilości 6 sztuk, czyli tych autobusów hybrydowych. Natomiast ten pierwszy przetarg jest związany oczywiście z pieniędzmi, które pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest mniej więcej 50-50, bo 26 milionów złotych to jest ten koszt zakupu tych 7 autobusów plus ładowarki i te krańcowe, i te, które są na zajezdni. Natomiast autobusy hybrydowe są jakby poza tym konkursem, kiedy to realizujemy w oparciu o własne środki. Ten przetarg będzie rozstrzygnięty w ciągu 1,5-2 miesięcy, tak to mniej więcej wygląda, ale rozstrzygnięty w tym sensie, że będzie wyłoniony wykonawca, dostawca. Natomiast autobusy jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Tak, bo to procedura, czy praktyka jest taka, że w momencie, kiedy firma wygrywa, ona jakby rozpoczyna na potrzeby, wygrywa przetarg na potrzeby tego zamówienia produkcji. Czyli ile to może trwać? Ja już kiedyś wspominałem, ale to będzie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023. Wtedy będzie... Trochę długo musimy czekać. Autobus. No niestety tak to wygląda. Natomiast firma powinna być wyłoniona i będziemy wiedzieć, jaka to marka, prawda? To, tak jak wspomniałem, w około 2 miesięcy. Panie prezydencie, był pan u nas również, kiedy ruszała Sowa. Ta wystawa, nazwijmy to w ten sposób, taki mały Kopernik w Mediatece. Jak to wygląda teraz? Bo no, młodzież odwiedza, dzieciaki przychodzą, jest coś nowego? Oczywiście, że jest coś nowego. Przede wszystkim tak, ta strefa odkrywania wiedzy i aktywności, to się rozwija. Ale oprócz tego w zasadzie już w styczniu uruchomimy salę doświadczeń świata. To będzie takie też szczególne miejsce obok tych elementów, które oddaliśmy dotychczas w ramach Sowy. Już
kończone są prace związane z przygotowaniem majsterni. To taka dobra oferta nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Czyli co, to jest praktyczna, takie miejsce praktyczne? Miałem wczoraj okazję też oglądać te elementy. Jeszcze, przepraszam, nie pobawiłem się tym za bardzo, dlatego że to dopiero zostanie uruchomione. W tej chwili zakładamy też takie folie ciekłokrystaliczne na szybach, a przypomnę, że przecież te ściany są w zasadzie szklane i to jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby te pracownie, które wymagają przyciemnienia, zasłonięcia od słońca, to jest jedno, a dwa, po prostu to się wiąże z oszczędnością w okresie letnim, kiedy będziemy dzięki temu wydawali mniej na klimatyzację. A jak to wygląda w praktyce? Jak to się... W praktyce to wygląda tak, że to możemy powiedzieć, że to jest taka roleta, ale roleta elektroniczna, kiedy to jednym kliknięciem pilota uruchamiamy jej zamknięcie. Bardzo takie nowoczesne urządzenie, jeśli to można tak określić, choć dosyć drogie, jeżeli chodzi o sam montaż, ale zdecydowanie tańsze w eksploatacji, bo tak jak powiedziałem, będą te oszczędności dotyczące mniejszego zużycia energii elektrycznej na klimatyzacji. Panie prezydencie, zbliżają się święta i w niedzielę. Chcę jeszcze tylko dodać i zachęcić niejako, bo teraz znów mamy do czynienia z obostrzeniami. Kinopixel nadal funkcjonuje, ale są tych osób, chętni. Oczywiście na seansie, jeśli chodzi o Marię Curie-Skłodowską, to był komplet ludzi. Tutaj jest zainteresowanie duże, ale ze względu na te obostrzenia oczywiście tych osób korzystających teraz będzie musiało być mniej. Politechnika Częstochowska, która cyklicznie z nami współpracuje, też ze względu na te obostrzenia, obawiając się, odwołała ten taki wykład, który miał mieć miejsce jutro, tak, w piątek. Natomiast jest jeszcze możliwość wstępu. Chcę powiedzieć, że cieszy się to dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o Sowę. Od września to już blisko 3000 osób odwiedzających. To są głównie grupy zorganizowane, ale również coraz więcej tych odwiedzin indywidualnych. No to może być tak, że mogę przyjść i sobie popatrzeć, ale rzeczywiście, pobawić rzeczywiście się. I dlatego też o tym mówię, zachęcam, żeby skorzystać. I tu mamy takie sytuacje. Przychodzi grupa zorganizowana ze szkoły, a później dzieci przychodzą z rodzicami, bo tak są zafascynowane tym miejscem. No bo ze szkołą to jest krótko. I przyprowadzają rodziców i jakby wspólnie się bawią i uczą. Panie prezydencie, jeszcze o niedzieli, bo spotkanie to też trochę jest inne przez tą pandemię, to nie ma tych wigilii tak zwanych. Tak, no to jest spotkanie przedświąteczne, nasze tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Przypomnę, że w ubiegłym roku nie było w ogóle z wiadomych powodów. Teraz robimy to w sposób taki ograniczony, ale jest jarmark od godziny 10 w najbliższą niedzielę. Gdzie, jarmark świąteczny. Przypomnijmy. W Rynku Trybunalskim, tam już te budki drewniane są ustawione i ci, którzy tam będą handlować, wystawiać te swoje produkty, będą mogli z nich skorzystać. Tak jak wspomniałem, od godziny 10, natomiast o godzinie 16 zapraszam na takie właśnie wspólne spotkanie przedświąteczne, gdzie będą występy. No nie będzie w tym roku degustacji potraw wigilijnych z takich powodów, jak wspomniałem, jeśli chodzi o te sanitarne względy. Niemniej jednak myślę, że najważniejsze jest to wspólna obecność, spotkanie i złożenie sobie wzajemnie życzeń. Ja zapraszam serdecznie na to spotkanie w niedzielę o godzinie 16, a korzystając z możliwości bycia na antenie, to dziś już składam Państwu najlepsze życzenia świąteczne, pięknych, dobrych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Krzysztof Chojniak, prezydent miasta Piotrkowa, gość stref FM Piotrków. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, to było o tym się mówi. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.